was zszokowało to taka moc? Ja się po UEFA nie spodziewałem aż takiej decyzji w zawieszeniu, ale jednak dyskwalifikacji. Czy uważacie, że w ogóle drużyna powinna płacić za wybryki rodaków, bo nawet to nie są kibice, oni nie są zainteresowani piłką nożną. Oni w wywiadach wręcz przyznają, że przyjechali tutaj sprawdzić się, pokazać angielskim chuliganom miejsce w szeregu. Czy drużyna powinna być za to karana? To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, czy strona rosyjska jak gdyby współpracuje ze stroną francuską, policja rosyjska z francuską, czy są przekazywane informacje, czy coś się robi ku temu. No taka wypowiedź, prawda, komentatora rosyjskiego, to powinna być napiętnowana. To jest po prostu wstyd, że w taki sposób wypowiada się. Zwłaszcza, że jako akredytowany jest uczestnikiem całej imprezy, tak, prawda? To jest nieprawdopodobne, jak ludzie odbierają. Jest to przerażające, jest to prowokujące. Ja myślę, że taki dziennikarz nie powinien dostawać w ogóle akredytacji na imprezy międzynarodowe. Niech komentuje sobie w Rosji. Dlatego, że nikt nie powinien akceptować takiej sytuacji. Myślę, że tak jak widzieliśmy, to są zorganizowane grupy. Myślę, że tutaj nie chciałbym, żeby doszło do tego, że prawda, reprezentacja Rosji została wycofana, można powiedzieć, z tej imprezy, dlatego że pamiętajmy, że za 2 lata mamy mistrzostwa świata, prawda, w Rosji. To jakie by były konsekwencje? To ile osób pojedzie na mistrzostwa świata do Rosji, prawda? Z jakim zamiarem? Z jakim zamiarem? Przecież to będą smutne mistrzostwa świata, jeżeli władze rosyjskie, jeżeli kibice nie przestaną się awanturować, naprawdę może być, teraz może być tragedia, ale to, co będzie za 2 lata, to będzie straszne dla piłki na świecie. Byłoby tak samo koszmarnie, gdyby sport przegrywał z bandytyzmem, jak wtedy, w czasach, kiedy przegrywał 30 lat temu z polityką. Kiedy sportowcy jednego obozu nie jeździli na igrzyska odbywające się w kraju drugiego obozu. Mamy kolegów i koleżanki, których ominęły igrzyska w Stanach. A były to zawody, na które niektórzy przygotowywali się po 3 lata. I nagle potem się okazało, że po prostu nie mogli w nich wziąć udziału, bo ktoś za nich zadecydował. Więc gdyby dzisiaj zborna była relegowana z turnieju, to myślę, byłaby to wielka krzywda i niesprawiedliwość w ogóle dla całego świata sportu, dla reprezentacji Rosji także. No ale z drugiej strony, trudno przymykać oczy na to, że niektórzy mylą skutki z przyczynami, bo jak słyszę, że winni są Francuzi i francuska policja, no to rzeczywiście tak, to jest... Francuzi są winni, bo zorganizowali mistrzostwa. Tak. Ja myślę, że może wyjście było w tej sytuacji, bo deportować kibiców. Ale najlepsze, że oni w ogóle, ci rosyjscy kibice są tak świetnie zorganizowani. To są grupy, mają przemyślaną taktykę, atakują, nawet wrzucili taki film GoPro nagrany. Oni po pierwsze są świetnie fizycznie przygotowani, ale się do tego przygotowywali, jak do występu na Euro i uciekają na z góry upatrzone pozycje i ich w Marsylii nie aresztowano ani jednego. Tak. Aresztowano Anglików, a... Ale ja myślę, że nie ma kogo deportować. No tak, deportować. No, kibice przyjeżdżają na stadion i po prostu ich nie wpuścić i po prostu zawieźć na lotnisko i niech wracają do swojego kraju, jeżeli nie potrafią bawić się, nie potrafią kibicować. Inna rzecz, że skoro używa się kamer i w ogóle narzędzi monitoringu do tego, by wychwytywać tam sprawców jakichś chuligańskich czynów na stadionach, no to my tu mieliśmy wypowiedź angielskiego kibica, który nawet nie został przyłapany przez kamerę monitoringu, tylko sam poprosił o mikrofon, sam poprosił o naszą kamerę i wyraził taką deklarację, po której równie dobrze mógłby skończyć w pierdlu. I szkoda, że tak się nie dzieje.